piątek 21 kwietnia w Auli w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat młodzieży ukraińskiej w przestrzeni szkolnej. Nasza szkoła Zespół Szkół Technicznych już od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Śląskim i to właśnie tam gości pani profesor Swietłana Sysojewa, która przyjechała z Uniwersytetu z Kijowa. Tematem jest młodzież ukraińska w przestrzeni szkolnej, aby przedstawić, jak ten rok, kiedy młodzież z Ukrainy przyjechała, kiedy kształci się, czy to w oddziałach przygotowawczych, czy w oddziałach klasowych, no jak żyje, jak sobie radzi, pewno będą jakieś wnioski, przemyślenia, co im to dało, ale też myślę plany na przyszłość. Pani profesor przedstawi, jak tam na Ukrainie system edukacji się zmienia, jak czasy wojny wpływają właśnie na edukację i myślę, że dla nich, dla tych uczniów, którzy są w szkole, naszej szkole, a jest ich sporo, bo jako jedyni teraz mamy oddział przygotowawczy. W zeszłym roku 3 szkoły prowadziły, natomiast my pozostaliśmy, mamy uczniów, ale mamy też uczniów właśnie we wszystkich praktycznie zawodach. Są dzisiaj zaproszeni na tą konferencję i myślę, że coś ciekawego i pozytywnego będzie. Chciałam też pokazać, co tak naprawdę dał ten oddział przygotowawczy nam jako szkole. Jak mogliśmy się przygotować, żeby ich przyjąć. Powstały nowe pracownie, które też dzisiaj uroczyście otworzymy właśnie z myślą o oddziałach przygotowawczych z Ukrainy. Jakie to pracownie? Jest to pracownia informatyczna oraz pracownia języków obcych. Liczę, jak to przystało na konferencję naukową, że zrodzi się z tego publikacja po to, żeby czy to studenci, czy uczniowie mogli w przyszłości czerpać jakieś wnioski. No to jak tu pani wspomniała, że tych uczniów z Ukrainy w waszej placówce, w waszej szkole jest sporo. Jak oni się odnajdują tutaj właśnie w tej społeczności? Absolwenci zeszłorocznego oddziału przygotowawczego bardzo fajnie funkcjonują. Muszę przyznać, nawet w technikum świetnie sobie radzą. Są na techniku urządzeń energetyki odnawialnej, są i drukarze, są piekarze i zawarli przyjaźnie, świetnie się odnaleźli. Natomiast no, jest nowa grupa, tak jak powiedziałam, od września znowu mamy oddział, więc oni tak powolutku, może idzie to troszkę trudniej, tamta grupa jakoś więcej zna ten język. Tutaj faktycznie zaczynaliśmy od podstaw. Uczymy się cały czas, uczą się tego języka polskiego, ale myślę, że też już kawał czasu minął, więc też już są efekty i oni dzisiaj też będą występować i przedstawiać, jak funkcjonują w naszej przestrzeni szkolnej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.